Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Sky, serii, która zwie się IndieCover. Jest to seria, w której zajmujemy się indyczkami, które pojawiają się za darmo albo permanentnie, albo czasowo. Ta gra jest permanentnie za darmo, na dole link oczywiście w przypiętym komentarzu. Jest to gra, która mocno opiera się na eksploracji, latamy sobie samolocikiem nad wyspami, które są inspirowane wyspami wielkanocnymi i pomagamy ich mieszkańcom, to znaczy ich w sensie wysp. Ta gra ma częściową obsługę kontrolerów. Mam podpiętego pada, na razie nic mi się tu padem nie udało zrobić, więc zaraz zobaczymy, jak bardzo częściowa ta obsługa jest. Odpaliłem też nagrywanie kursora, żebyście widzieli mniej więcej, co się dzieje. Świetny paralax, tak to się nazywało? Fajnie zrobione. 2D ładnie, ale sprawia wrażenie, że jesteśmy w 3D, więc jest na plus. Ta gra ma tylko tryb dla jednego gracza, bardzo pozytywne recenzje na Steamie. Ogólnie ludzie sobie chwalą, że to jest produkt, w który warto zagrać, bardzo odprężający, bardzo chillujący i relaksujący. To jest coś, co można sobie tam odpalić wieczorem po ciężkim dniu w szkole, czy w pracy, czy teraz jak macie wakacje, to nie wiem gdzie, ale każdy ma tam jakieś problemy, które warto by było odreagować, swoje frustracje. I ta gra ma też 17 różnych achievementów, więc jeżeli jesteście achievement hunterami, to weźcie to pod uwagę. Z tego co rozumiem, nie ma języka polskiego, ale można tutaj sobie troszkę pokombinować w różnych opcjach. I co? Na pewno nie ma polskiego? Na pewno nie ma polskiego, jest tylko angielski. Szybkie sprawdzenie było, czy czegoś nie walnąłem. I tyle chyba. Close. New game i zobaczmy, z czym Sky się je. Nie mylić ze Skyem. Dwie różne gry. Sky. Tak, więc na Sky zapraszam. Niedługo będzie zresztą odcinek, więc może jak się uda w najbliższą środę. Who knows? Czy ja mogę to w jakiś inny sposób? O! Mogę A nacisnąć, żeby dalej. No, take off and fly. Bardzo mi się podoba ten filtr graficzny, który nałożyli na to, co widać. Widzicie te wszystkie głazy i tak dalej, to wygląda jakby było malowane. Jaki czat! Sympatyczna giereczka, świetna robota. Sterowanie jest na inwercie, w sumie tak jak powinno być do latania, ale nie spodziewałem się. Czy to są dwuwymiarowe Wow! Nie wbić się w wodę, nie wbić się w wodę. Czy nie, to są trójwymiarowe obiekty. Myślałem, że to może jest złożone z... nie z Voxeli, jak to się nazywa, to ma drugą nazwę. Znaczy nie drugą nazwę, to myślę o czymś innym, nie o Voxelach. Jest taka technika, która zamienia dwuwymiarowe te na obiekty, jakby 3D, i obracacie coś, co jest... płaskie, i to nie wygląda, jakbyście obracali kartkę, tylko się stworzą z tego takie śmieszne cusie. Teraz zrobili taką fajną strzelankę, gdzie się w kosmosie stateczkami lata, które wszystko jest zrobione w 2D, ale wygląda jakby damy radę. Wiii, 30 tych jest do znalezienia. Tam coś lata, mamy znaleźć dom, to lecimy. Schody, jakie... Ej, miejscówka jest tutaj super, bardzo mi się podoba. Wiecie, ta grafika jest uproszczona i to widać, że tego nie robiło jakieś duże studio, ale jest takie urocze, może troszkę jak coś ze studia... Moment, Ghibli, tak? Tak to się czyta? A tu jest. Co mam zrobić? I can see come land, okej. Okay. Muszę wylądować. LT, żeby wylądować. Gdzie? Ale gdzie? Gdzie jest pas do lądowania? A nie, nie ma pasu. Wow! No powiedzmy, że w ten sposób się nie da rozbić, ale... było nieźle. Czy ja mam tutaj podpłynąć do tego? Tak wygląda. Ta strefa się świeci bardziej na niebiesko. Czystsza woda tu jest. X... żeby wysiąść. I czy będziemy mieli finish quest? Tak. Jakieś questy. Equipment check. Nie! Bar. Nie, to co ja chciałem zrobić... Moment, czy ja mogę wysiąść? Chciałem wysiąść, nie mogę wysiąść. Tam gdzieś mam. No dobra. Chyba ten balon co lata w ogóle muszę złapać.
No to rozpędźmy się. I poderwijmy nasz dwupłatowiec do lotu. Nie wiem dlaczego przypomniało mi to Powrót do przyszłości. Tam trzeba było się odpowiednio rozpędzić, żeby... O, jest kolejna luneta do złapania. Żeby... ten balon? Łapiemy ten balon? Mam nadzieję, że łapiemy ten balon. Czy to zniknęło? W którą stronę? Tam mamy gdzieś lecieć. Tu jest kolejny balon chyba. A, nie pomyliłem się, chwilę się zastanawiałem. Co muszę kliknąć, w którą stronę gałką muszę szarpnąć, żeby się nie rozbić. W górę czy dół i mój mózg kalkulował. Wiecie, to tak jak rysujecie postać, która ma mieć w prawej ręce, nie wiem, pistolet i patrzycie na kartkę i zastanawiacie się, która to jest jego prawa ręka. Moja jest ta, czyli jego jest ta z drugiej strony, czyli i wasz mózg robi takiego mega laga. To na tej zasadzie właśnie działało, dobra. Że ja wiem, że to odwrotnie, ale jak to jest odwrotnie? Coś zacząłem mówić, jakiś wątek poruszyłem i chyba go nie skończyłem. Co mi się zdarza nader często i przepraszam was bardzo za to, szczególnie tych, którzy są tutaj nowi, bo was tu wielu ostatnio przywiało. Watch Dogs 2. I cieszy mnie to bardzo, witam i fajnie, że jesteście. Lubię gadać o jakichś mniejszych gierkach, darmowych gierkach i innych różnych produkcjach, które są zlewane przez wiele innych kanałów, więc... Jej! Dobra, i ja mam teraz, zakładam, że wylądować chyba, bo to tak wygląda. Jakby nie było więcej tych cusiów, tylko dwupłatowiec. Okej, okay, robimy plum. I płyniemy tu. Chyba tak. Teraz jest X. I teraz zamiast kliknąć w co popadnie, zobaczmy co my tu mamy. Finish quest, tak? Nie, to mnie przenosi do następnego automatycznie. Main quest są jeszcze. Wyścigi są. Okej. Okay. No ale może nie będziemy wbijali na wyścigi. Aczkolwiek. Why not? W sumie. Dobra, spróbujmy. Ten odcinek to równie dobrze mogłaby być pierwsza kawa dnia, bo to jest pierwsza kawa dnia. Race Devil. Wydaje mi się, że żeby w pełni poczuć frajdę z grania w ten produkt, trzeba mieć jednak pada. To może być mniej przyjemne do latania, jak gracie na klawiaturze i myszce. Ale sporo gier tak ma. Ostatnio mieliśmy dyskusję w komentarzach pod ostatnim lub przedostatnim odcinkiem z Alana Wake'a na temat tego, jak w Wake'u beznadziejnie zrobione jeżdżenie autem. To jest tak drobny element gry, że ja nawet nie zauważyłem, że jest beznadziejnie zrobione. Głównie dlatego, że na padzie nawet tak źle to nie jest. No i jeździ się, szału nie ma, jest takie mech. No ale w porównaniu na przykład, jeżeli ktoś grał w Pottera na PlayStation, czy pierwszego, drugiego, czy w Mumie, tak jak ja, bo jestem świeżo po tych dwóch seriach, to dla mnie sterowanie samochodem było takie... Szału nie ma, ale nie ma na co narzekać, a z tego co właśnie widzę, sporo osób strasznie narzeka na sterowanie samochodem w Wake'u i wydaje mi się, że tu może być podobnie, że tutaj latanie tym samolocikiem może być takie, no okej, okay. A jak macie pada, to od razu jest naturalnie fajnie, tylko muszę się przyzwyczaić do tego, że jest obrócone góra-dół, co zapewne w opcjach też da się zmienić. Dobra, mamy coś tam do wygrania. Ready? 3, 2... Jeden, go! Ej, i wspominam o Potterze przed chwilą, nie? Nie! Jest! Jeżeli nie wiecie skąd kisnę, to w wszystkich tych początkowych Potterach jest latanie przez okręgi i ono jest... Jaki czad! Ja tu zginę marnie! Zaglądam śmierci w oczy! Śmierć wygląda jak troszkę... Nie! Nie rozbija się! Nie rozbije się, gdy cię... Okej, okay, dobra. Lubimy brąz, może być brąz, może być brąz. Nie, nie będzie brązu. Ja tego nie przelecę! Tej trasy! Nie dam rady! Finish! Finish! Najlepszy czas z życia. Straciłem z 10 sekund na samym początku, bo zrobiłem ten, no. I plum.
I blum. No, zrobiliśmy kaczuszkę. Ej, to jest fajne. To jest fajne. Czy ja mogę wejść do opcji? Chciałbym wejść do opcji i zobaczyć, czy mogę zrobić. Nie mogę, bo się. Coś się. Czy teraz mogę? O, teraz mogę jakieś. Gameplay. Show. Okej, to tak, to mi pasuje, ale czy wideo jest invert gdzieś? Jakby był invert, to bym się nie obraził. Dynamic resolution i tak dalej, ale. Dobra, czyli jednak jak jestem na padzie, to nie mogę przeskakiwać na myszkę. Dobrze, dobrze wiedzieć. Podpłyńmy do lokacji domowej i zobaczmy, co nam jeszcze. Za mój! Na szczęście nie musimy tego samolotu naprawiać, bo tak go rozwaliliśmy ten, że boli. To wygląda jak jakiś screenshot z gry puszczony przez filtry w Photoshopie, ten imitacja pędzla czy coś. Fajny jest ten efekt, nie często widzę, żeby to używali. Znacznie częściej korzystają z efektu, który się nazywa cel shading, który symuluje cieniowanie z komiksów, bo tam się robi po tych i są cienie takie ostro wykrojone, nie płynne, nie ostre cienie, tylko właśnie wyrysowane wręcz. Więc taki bajer. Come fly with me, why not? Przelećmy się z nim i zakończmy ten odcinek. Bardzo przyjemna gra. Jeżeli chcecie sobie odpocząć bez stresu, że wasz samolocik się rozwali i będziecie musieli nie wiadomo jak bardzo. Czyli fajnie by było być w tym jego okręgu, tak? Co by było jak zahaczę żaglówkę? No co? Follow Samuel's first flight. Super. Super, lecimy, nie narzekamy. Czy możemy lecieć wolniej? Bo nie chcę go wyprzedzić. O, widzę stąd swój dom. O, mogę złapać lunetę, nie zauważyłem jej zbyt szybko. Tak czy siak, gierka jest awesome. Podoba mi się, strasznie odprężająca. Nie ma z tego co robić z serii. Może jakiegoś live'a kiedyś coś, ale to jest gierka do posiedzenia i pogrania samemu, ewidentnie. Macie zły dzień w pracy, czy nie wiem jak to nazwać, czy co was tam nęka, gnębi i ten. I sobie chillowo, ooo, puszczamy flarę. No chyba nie mamy. Brzmi trochę jak strzelanie, ale to chyba. Chłopie! Na szczęście tu nie ma kolizji. Przynajmniej nie w takim sensie, jakbym się spodziewał. I wracamy do wioski, tak? Jak wracamy do wioski? To get help. A, że jego się. A, ja myślałem, że on puścił sobie jakąś flarę czy coś. A on nie puścił sobie flary, on się zepsuł. Dobra, powinienem czytać na bieżąco. Gdzie jest wioska? Tam dalej jest wioska. My z wioski skorzystamy za moment, tylko sobie to złapiemy i lecimy gdzie nam. Czy to była krowa? To chyba była krowa. Słodziutka gierka, naprawdę pełen odprężający chill. Może nie tak jak Sky, którego polecam wszystkim, z którego są ASMR odcinki. Nie, nie, i w dół, i w dół, i w dół, i w dół. Ląduj. Obracaj się. Przyspieszmy troszkę. I tu zwolnijmy. I jest X. Dobrze. SkyESE na końcu jest do wzięcia zawsze za darmo. Link w przypiętym na dole komentarzu. Mam nadzieję, że będziecie bawili się dobrze. Bardzo odprężająca gra, bardzo stylowa gra. No i co najważniejsze, jest za darmo. Permanentnie 17 osiągnięć do złapania. Można grać na padzie, polecam grać na padzie. Nie próbowałem na klawiaturze i na myszce, ale trzymając pada w rękach miałem wrażenie, że to jest gra była zaprojektowana z myślą o takim graniu. Chyba, nie wiem, może, nie znam się. I ma bardzo pozytywne recenzje na Steamie, które
totalnie rozumiem, bo na chwilę obecną nie ma czego tej grze zarzucić. Przyjemna, chillowa gierka do solo grania samemu w wieczory po ciężkim dniu. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia następnym razem i bawcie się dobrze, hej! Pograłbym więcej, ale niestety stresujący dzień jest dopiero przede mną. Dopijam kawę, zawijam kiece i lecę, bo to no, dzień będzie bardzo długi.